Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Zaczynamy od całkiem nowej propozycji. Od jutra do niedzieli w Cieszynie będą miały miejsce pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski w pierwszej pomocy. Zawodnicy będą rywalizowali w różnych kategoriach, na tym jednak nie koniec. Mistrzostwa to nie tylko propozycja dla zawodników, ratowników i wolontariuszy. W wydarzeniu tym może wziąć udział każdy. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych. Z okazji Dnia Dziecka zostanie utworzone miasteczko ratownicze w godzinach od 9 do 17. W piątek nie zabraknie również akcji bicia rekordu Polski w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Najbardziej interesującym i rzucającym się w oczy wydarzeniem będzie symulacja zdarzenia masowego z udziałem kilkudziesięciu osób. Te ćwiczenia odbędą się na płycie Cieszyńskiego Rynku od godziny 21:30. Organizatorzy zapraszają również do obserwowania zadań ratowniczych w ciągu dnia. 1 czerwca będą rozlokowane m.in. na Wzgórzu Zamkowym, w parku za Kościołem Świętej Trójcy, w Parku Pokoju i okolicy 1 LO. Następnego dnia zadania realizowane będą w rejonie Lasku Miejskiego nad Olzą, na terenie dworca kolejowego w pobliżu budowanej galerii Stella oraz na ulicy Głębokiej. W sobotę, 2 czerwca w Dębowcu odbędzie się uroczystość nadania tamtejszej szkole podstawowej imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. W programie oprócz ceremonii nadania imienia, występy artystyczne oraz piknik okolicznościowy. Start godzina 11 w sali gimnastycznej. W sobotę na Stadionie Miejskim w Skoczowie odbędzie się kolejna zbiórka charytatywna Gramy dla Alanka. O godzinie 17 odbędzie się mecz 4 Ligi Beskid Skoczów Odra Wodzisław. Tego dnia zaplanowano także Dzień Dziecka z Beskidem Skoczów. Przed meczem oraz w trakcie będą organizowane konkursy dla dzieci z nagrodami. W najbliższy weekend dzieci z pewnością nie będą się nudzić. W związku z Dniem Dziecka w całym regionie wiele atrakcji dla najmłodszych. W niedzielę, 3 czerwca w Ustroniu zaplanowano 22. rodzinny rajd rowerowy połączony z Dniem Dziecka i imprezą Jedź z Głową. Rajd wystartuje o godzinie 9:00 z płyty Rynku. W niedzielę nie zabraknie również sportowych propozycji. Na Cieszyńskim Rynku odbędzie się rodzinny piknik streetball, czyli gra i zabawa dla całej rodziny. Do rywalizacji przystąpią zawodnicy w 5 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, open oraz 40+. Organizatorzy przygotowali szereg konkursów i zabaw dla kibiców. Nie zabraknie również strefy pikniku. W sobotę i niedzielę odbędzie się staromiejska Wiosna w Strumieniu. Otwarcie tego dwudniowego wydarzenia w sobotę o 16:00 na rynku. Gwiazdami będą takie zespoły jak Czerwone Gitary i Lemon. I na koniec mamy dla Was zaproszenie do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie na kolejną edycję Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą pod hasłem Emocje bez granic. Festiwal startuje 4 czerwca o godzinie 11:00 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Spektaklem muzycznym Szkoły Tańca PDB UFO nad biblioteką. Imprezę poprowadzi Mariusz Kałamaga. W kolejnych dniach w Bibliotece Miejskiej odbędą się spotkania autorskie ze znanymi pisarzami dla dzieci. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień!